Święta Bożego Narodzenia to taki czas, kiedy wszyscy teoretycznie jednoczą się, godzą, zatrzymują i myślą o życiu. Teoretycznie, niestety grudniowy czas został zdominowany przez inną współczesną cechę świata. Ogólny przekaz, który jest kreowany w dużej mierze przez media, to przede wszystkim zakupy, porządki, wielkie centra handlowe, pośpiech, gonitwa ludzi tak za kupieniem prezentów, kampanie reklamowe, które mają miejsce i na ulicach, i w telewizji, i w internecie. Także to jest takie na pierwszy rzut oka, co się rzuca w tym życiu społecznym, tak, które niejako się zmienia, które jest w jakiś sposób nawet zdominowane, tak, przez tą, wręcz można powiedzieć, komercyjną, tak, stronę Świąt Bożego Narodzenia. Zakupy to już niemalże świąteczna tradycja. Całe rodziny w pośpiechu uzupełniają zapasy, kupują prezenty i ozdoby świąteczne. Sklepy przed świętami zwiększają obrót o kilkadziesiąt procent. Świąteczne zakupy to ogromny wydatek. Przeciętna czteroosobowa rodzina wyda na święta, uwaga, 2100 zł. Banki zasypują nas więc ofertami pożyczkowymi, na które powinniśmy uważać. Święta ujawniają nam także inne problemy społeczne. Zasiadając przy wspólnym stole, okazuje się, że nie potrafimy składać sobie szczerych życzeń. We współczesnym świecie, tak? Także w Polsce, czy w naszym społeczeństwie jest bardzo wiele obłudy, zakłamania, jest wiele deklaracji na pokaz, także deklaracji religijnych, katolickich z jednej strony, a z drugiej strony fakty, konkretne czyny, konkretne zachowania przeczą, tak, tym deklaracjom ideowym. W związku z tym, na ile te życzenia, kiedy dzielimy się opłatkiem, będą życzeniami szczerymi, trudno powiedzieć, trudno stwierdzić. Według badań w ostatnim tygodniu grudnia notuje się najwyższy odsetek samobójstw. Według psychoterapeutki Alicji Jankowskiej największym ludzkim problemem, szczególnie bolesnym w święta, jest samotność. Każde święta Bożego Narodzenia jawią się nam jako święta bardzo rodzinne, bardzo takie pełne miłosnej atmosfery, takie magiczne święta, drzewko, lampki, bombki, śnieg i takie wszystkie przyjemne rzeczy. A okazuje się, że szereg osób jest po prostu samotnych i dla nich te święta będą świętami trudnymi. 24, 25 i 26 grudnia. Święta Bożego Narodzenia to tylko lub aż 3 dni. 3 dni, które powinniśmy poświęcić sobie i rodzinie, nie traktując zakupów czy porządków jako sprawy najważniejszej. Takie święta skończą się dla nas, zanim tak naprawdę zdążą się rozpocząć.